10 kłamstw na temat historycznych postaci. Był kiedyś podobny odcinek, jednakże dotyczył danych wydarzeń czy zagadnień historycznych. Dziś skupimy się jedynie na osobach, a dokładnie na kłamstwach, które są bardzo popularne i bezpośrednio ich dotyczą. Wiele przykładów się powtarza, ale mam świadomość, że nie każdy oglądał poprzednie odcinki, stąd właśnie ten film. Stanisław Lem, polski pisarz, science fiction, filozof i futurolog oraz krytyk. Jego twórczość porusza tematy takie jak rozwój nauki i techniki, natura ludzka, możliwości porozumiewania się i stąd inteligentnych, czy miejsce człowieka we wszechświecie. Dzieła Lema zawierają odniesienia do stanu współczesnego społeczeństwa, refleksje naukowo-filosoficzne na temat nauki, a także krytykę zarówno ustroju socjalistycznego, jak i kapitalizmu. Stanisław Lem powiedział Dopóki nie założyłem konto na Facebooku, nie wiedziałem, że na świecie stylu idiotów. Taki cytat można znaleźć. Oczywiście jest on w różnych wersjach, jak na przykład, dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. Znacie ten cytat, prawda? Na pewno trafiliście nieraz. Jaka jest prawda? Kto używa tego cytatu, sam jest idiotą. Dlaczego? Nie ma żadnego źródła, książki, felietonu, wywiadu, listu, nagrania, nic, gdzie te słowa by padały. Kompletna pustka. Co to oznacza? Że Stanisław Flem nigdy tych słów nie wypowiedział, a przynajmniej nie ma na to dowodów, więc nie możemy mu ich przypisywać. Żeby było śmieszniej na zagranicznych stronach, krąży również ten cytat, jednak przypisywany jest innym osobom. Świętosława czy też Sygryda Storrada, królowa Szwecji, Danii córka Mieszka I i prawdopodobnie wy, siostra Bolesława Chrobrego, polska królowa wikingów, groźna pfam fatal paląca żywcem kandydatów do swojej ręki, do dziś rozbudza wyobraźnił. Problem tylko w tym, że jej życiorys aż trzeszczy w szwach. Wszystko wskazuje na to, że superbohaterka polskiego średniowiecza powstała z połączenia życiorysów co najmniej dwóch kobiet, a przede wszystkim nie miała na imię Świętosława. Jest ona legendą, na postacie legendarne są jak najbardziej potrzebne i inspirujące, jednakże nie zawsze są prawdziwe, w tym przypadku mało wskazuje, że to faktycznie prawdziwa historia. Witold Pilecki, rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej Więzień i organizator ruchu oporu w Karl Auschwitz, autor raportów o holokauscie, tzw. raportów Pileckiego, oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski ludowej na karę śmierci stracone w 1948 roku. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990 roku, pośmiertnie nie otrzymał order Orła Białego. Przede wszystkim błędem jest nazywanie go. Rotmistrzem Witoldem Pileckim, gdyż rotmistrzem już nie jest, a pułkownikiem, bo w 2013 roku został pośmiertnie awansowany. A rotmistrz to odpowiednik w kawalerii kapitana. A kapitan to młodszy oficer, zaś. Pułkownik jest starszym oficerem, a został awansowany na pułkownika, więc pułkownik Witold Pilecki jest w Polsce legendą. Zaś ta legenda mówi, że Pilecki był taki potężny, że laserami strzelał do Niemców i oddechem strącał myśliwce lub wafę. Nie no, przesadzam. Ale mówi się, że dobrowolnie i sam z własnej woli zgłosił się do misji w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Ja wiem, że i tak pewni ograniczeni i ułomni tego nie ogarną, ale Pilecki był mimo wszystko bohaterem i zrobił wielką rzecz, jaką. Było inwigilowanie Auschwitz, a to, że został do tego trochę zmuszony, a nie sam indywidualnie się tylko zgłosił, absolutnie nie ma znaczenia. Ale i tak zaraz będę wyzywany antypolaków. Także informuję, jeśli kogoś nie interesuje historia, tylko propaganda, to do widzenia. A jak było z tym Auschwitz i tym, że Pilecki tam trafił? Na kanale Inwigilator pojawił się pełnometrażowy film Ikony Popkultury, w którym jest poruszony temat Pileckiego, więc zapraszam Was, a tutaj trochę w skrócie, żeby nie nie było, że to mój wymysł, to informacje te pochodzą z książki Adama Cyry, biografa Pileckiego. Oddelegowanie rotmistrza do wykonania zadania w Auschwitz było efektem politycznych tarć wewnętrznych świeżo powstałych organizacji konspiracyjnych, w wyniku których Pilecki stał się niewygodnym współpracownikiem. W efekcie postanowili oni go po prostu zaproponować do wykonania tego zadania, aby pozbyć się go z Warszawy, licząc, że w tym obozie koncentracyjnym Auschwitz po prostu zginie. Pilecki początkowo zwlekał z decyzji ale zdecydował się po naradzie u Grota Roweckiego. To właśnie on, pod namową Kiewicza, który prawdopodobnie spiskował przeciwko Pileckiemu, wydał rozkaz inwigilowania Auschwitz. No a właściwie warto wspomnieć, że głównym celem nie było zdobycie informacji o Auschwitz, ale dowiedzenie się, co ci Niemcy robią z porwanymi ludźmi i gdzie ich wywożą. A to, że trafił do Auschwitz, było przypadkiem, no bo skąd miał wiedzieć, gdzie go wywiozą, tak? Pilecki przecież celowo dał się złapać w łapance i to dopiero w drugiej, bo z pierwszej uciekł wbrew rozkazowi, prawdopodobnie ze strachu. No, kto by się nie bał, tak? Spójrzcie na to w takich współczesnych realiach. Dałby się ktoś z was porwać państwu islamskiemu, nie wiedząc co się stanie, może was wywiozą w głąb Azji, a może zastrzelą za najbliższym budynkiem. To była ruletka, Pilecki miał jaja, że się na to wreszcie zgodził i do tego udało mu się uciec z owego obozu, także no należy mu się szacunek, tak? Ale pamiętajmy, że to nie było tak, że powiedział tak, pójdę do Auschwitz i po prostu wszystkich ich rozwalał, tylko to był dłuższy proces i w większości no on był jednak przypadkiem, tak? Napoleon Bonaparte, francuski wojskowy, pierwszy konsul Republiki Francuskiej, cesarz Francuzów, prezydent, a następnie król Włoch. Tak, Włoch, bo kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, że zrobiłem błąd, że on przecież był królem Francji, a nie Włoch. Był królem Włoch, a był cesarzem Francuzów. Był też suwerenem wyspy Elba. Krążą legendy o tym, jaki Napoleon był niski. Otóż nie był niski, a nawet był wysoki, jak na swoje czasy. Skąd więc przesłanka, że był niski? Kamerdyner Napoleona zmierzył jego wzrost. 5 stóp, 2 cale i 3 kreski. Anglicy przeliczyli to później na 158 cm, czyli wyszło im, że no, był bardzo niski. I taka wersja trafiła do podręczników. Dopiero lata później się okazało, że to Francuzi nazywali stopą coś innego niż Brytyjczycy. I po przeliczeniu we właściwej już że okazało się, że jego wzrost to ponad 168 cm, czyli był w swoich czasach ponadprzeciętnie wysoki, ale to nie wszystko. Podobno, mówię podobno, bo też niewiele potwierdzonych źródeł jest na ten temat, Napoleon otaczał się ludźmi dłuższymi, czyli wyższymi od siebie, żeby wyglądać skromniej. Marilyn Monroe, amerykańska aktorka, modelka, piosenkarka i producentka filmowa, gwiazda filmowa, ikona kultury popularnej oraz seks z Bomba lat 50. i 60. -tych. American Film Institute umieścił ją na szóstym miejscu na liście największych aktorek wszechczasów. Idolka kobiet, dziewczyn w sumie głównie. I pomijam fakt, że pewnie 90% z nich nigdy nie oglądało jej filmów, nie wie, że była socjalistką, inwigilowaną przez FBI, ani że była żydówką. Wyznawała judaizm dokładniej. Socjalistka, żydówka i do tego gwiazda. No nie przejdzie tak łatwo. Dziesiątki, jeśli nawet nie setki artykułów można znaleźć w internecie, w których mówi się o jej operacjach plastycznych, których miała naprawdę dużo, że nos, usta, słynny pieprzyk, czy zęby to zasługi lekarza. No i okej, okay, mimo wszystko nadal wygląda naturalnie, ale jej przeciwnicy dużo o tym piszą, jakie to jest tragiczne. Dodatkowo mówi się, że 19 razy dokonała aborcji oraz że miała kilka dziesiąt partnerów seksualnych. Co do partnerów, to pewne jest, że Marilyn Monroe była bardzo kochliwa. Przez to ilość partnerów faktycznie jest dość spora w jej życiorysie. Możliwa jest też choroba psychiczna albo jakieś niezłe manipulowanie swoją sławą, bo z jednej strony są wywiady, w których mówi, że nie lubi się pokazywać nago, z drugiej strony była z tego znana, jak choćby Artur Miller, jej mąż opowiadał, jak pijana rozebrała się do naga i na przyjęciu... Tak przechadzała się po sali. Najwięcej wątpliwości właśnie budzą jej rzekome aborcje, bo oficjalnie można się doliczyć trzech ciąży, z tego w trakcie trzeciej zmarła, a pozostałe dwie najprawdopodobniej poroniła. Jeśli spróbujemy doszukać się informacji potwierdzających 19 aborcji, o których czasami się mówi, no to jest naprawdę ciężko. I właśnie jest bardzo dużo jej przeciwników i bardzo dużo osób wylicza jej grzechy. Właśnie gdzieś tam, że piła alkohol, że miała dużo partnerów, że właśnie te dzieci, tak, że aborcje, że było że była socjalistką, że była Żydówką, że spotykała się z komunistami z Meksyku, no i to najprawdopodobniej te ostatnie fakty są przyczyną tak złego zdania wielu osób o niej. Józef Piłsudski, polski działacz społeczny niepodległościowy, żołnierz polityk mąż stanu, członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju twórca organizacji bojowej PPS. Wiele komentarzy czytam, że Piłsudski chciał sojuszu z Hitlerem i wielu neonazistów narodowców wypisuje te bzdury. Tak, to, że Piłsudski chciał sojuszu z Hitlerem, to bzdura. Sojuszu z Hitlerem nie chciał nikt. Ani Dmowski, ani Piłsudski. I choć Hitler uczestniczył również w Mszy Świętej na Cześć Marszałka, jaką odprawiono 18 maja 1935 roku w Berlinie przy symbolicznej trumni Józefa Piłsudskiego, nie znaczy, że się lubili. Hitler początkowo chciał się trochę podlizać w Polsce, bo liczył, że może staniemy po jego stronie i oddamy mu ten Gdańsk. To raczej Hitler chciał sojuszu z Piłsudskim, a nie Piłsudski z Hitlerem. Piłsudski jako pierwszy wyczuł rosnące niebezpieczeństwo. Wiedział, że do wojny dojdzie prędzej czy później. Piłsudski zaczął nawet serię różnego rodzaju prowokacji, pokazujących, że Polska jest w każdym momencie zdolna odeprzeć szturm i przejść do kontrofensywy. Co prawda nie była w stanie, ale Hitler nie musiał o tym wiedzieć, prawda? Ponadto faktycznie Piłsudski widział sojusz z Niemcami przeciwko Rosji, ale nie sojusz z Hitlerem, ale z rządem, który Hitler obalił. Nelson Mandela, południowoafrykański polityk, prezydent Republiki Południowej Afryki, jeden z przywódców ruchu przeciwko apareidowi działacz na rzecz praw człowieka, mąż stanu, laureat pokojowej nagrody Nobla w Republice Południowej Afryki, nazywany Ojcem Narodu, był zarówno najstarszym, jak i najdłużej żyjącym prezydentem RPA. Oskarża się go przede wszystkim o bardzo krwawą walkę z białym rządem afrykańskim i o to, że prześladował białych ludzi. Ponadto był przeciwnikiem kapitalizmu i chciał znacjonalizować cały przemysł. I tak na początku swojej kariery politycznej tak sobie pogadał i faktycznie organizował zamachy przeciwko rządowi, ale tak walczą partyzanci, gdy w w Polsce rządzili Niemcy czy Rosjanie, też ich terroryzowaliśmy, żeby odzyskać swoją ziemię. Kiedy jednak zaczął działać na dobre, politycznie, ani nie znacjonalizował wszystkiego, co możliwe, nawet zmienił swoje poglądy w tej kwestii, a krytykująca go i oskarżająca o terror z Margaret Thatcher w końcu sama stwierdziła, że walczy o pojednanie rasowe i zaapelowała o uwolnienie go z więzienia. Także historia Mandeli jest dużo bardziej skomplikowana niż się wydaje. Fidel Castro, kubański rewolucjonista, polityk i adwokat, przywódca rewolucji kubańskiej, faktyczny przywódca Kuby. W 1959 roku objął stanowisko premiera. W 1976 w wyniku reorganizacji z rządu obok stanowiska premiera objął przewodnictwo Rady Państwa. Jako faktyczny przywódca kraju przeprowadził reformę rolną, nacjonalizację obcego kapitału, co przyczyniło się do zerwania relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Od tamtego czasu Kuba zacieśnia relacje ze Związkiem Radzieckim, od którego otrzymała pomoc gospodarczą i wojskową. Po inwazji w Zatoce Świń w 1961 roku proklamował socjalistyczny charakter rewolucji i odwołał się do marksizmu, leninizmu. Prowadził politykę eksportu rewolucji. Po chwilowej liberalizacji polityki gospodarczej w połowie lat 70. i kryzysie społeczno-politycznym w 1981 roku nastąpiło ponowne zaostrzenie kursu w polityce wewnętrznej. Po pierwsze, to najbardziej absurdalne, co może być, to Castro czy Che Guevara. Jako symbole ruchów homoseksualnych, bo panowie prześladowali homoseksualistów, przynajmniej tych patrzących na to nie jako orientację seksualną, ale jako opcję polityczną. Mówi się, że Castro doprowadził państwo do kryzysu i że był złym komunistą. Nie był zły, wyzwolił Kubę spod dyktatury, ale później sam przejął władzę i to demokratycznie i nie był złym przywódcą, był nieudolnym przywódcą. To nie było tak jak w Polsce, że władze PRL-u chciały nas zniszczyć, a później przejąć władzę. On nie wiedział, jak jest w Związku Radzieckim i patrząc na komunistyczny mit, podążał za tym i po prostu to wszystko nie wypaliło. Tak? Chciał dobrze, ale nie wyszło. Także jako przykład dobrego polityka, to on faktycznie nie może służyć. Był za to dobrym żołnierzem. I pamiętajcie, Castro nie był złym człowiekiem, był nieudolnym przywódcą, który się nie znał na polityce i to wszystko. Che Guevara, latynoamerykański rewolucjonista, pisarz z zawodu lekarz, urodził się w Argentynie w latach 50. Jeden z przywódców rewolucji kubańskiej. Po jej sukcesie wstąpił do składu rewolucyjnego rządu. Omawiałem wiele razy jego postać, więc teraz tak w skrócie. Podstawowe kłamstwa są trzy. Mordował przeciwników politycznych, mordował chłopów i chciał wojny atomowej. Co do mordowania przeciwników politycznych, to po przejęciu władzy został dyrektorem więzienia, do którego trafiali współpracownicy upadłego reżimu i zorganizowano dla nich procesy, które kończyły się również wyrokami śmierci. Czyli Kubańczycy zrobili to, co Europejczycy zrobili z nazistami po II wojnie. Co do mordowania chłopów, to jako przykład podaje się zastrzelenie Timio Guerr, chłopa, który dołączył do Czechowary, a kiedy chciał odejść, to czego zabił, tak przynajmniej mówi do rzeczy. Już czytam. To, co jest tam napisane. Wówczas do akcji wkroczył jeden z herztów bandy i, jak napisał później w swoich pamiętnikach, w zdecydowany sposób rozwiązał niezręczną sytuację. Podszedł do nieszczęsnego chłopa, przystawił mu do głowy Boeinga i bez mrużenia oka pociągnął za spust. Strzeliłem mu w prawą skroń, wspomniał. Kula przeszła mózg i wyszła lewą stroną czaszki. Zalany krwią, nieszczęśnik osunął się na ziemię, a oprawca spokojnie schował pistolet do kabury. W artykule wspomniane jest też o braku dowodów w oskarżeniach tego chłopa. W rzeczywistości ten chłop był agentem wojsk reżimu i przed śmiercią powiedział, żeby go dobrze opisywano. I Che w swojej książce napisał, że nie chce kalać jego pamięci, bo żałował swojego czynu, także wykazał się honorem i zmarł śmiercią honorową. Jednak egzekucja była wyrokiem, który wydaje się na zdrajców, a przez jego poczynania i szpiegostwo zmarło wiele osób. Także Che wybielił w swoich opracowaniach tego mężczyznę, mimo przyznając, że przyznał się do winy. I bardzo dokładnie opisał właściwie połowę książki Moja Rewolucja, autorstwa. Wszystkie wari jest poświęcona temu mężczyźnie. Co do wojny atomowej, to w do rzeczy przeczytać można. Według Czech Chruszczow powinien był odpalić rakiety nuklearne i rozpętać wojnę atomową. Na gruzach zniszczonego świata miała zaś narodzić się nowe, lepsze i oczywiście komunistyczne społeczeństwo. W jednym z wywiadów rozczarowany Czech przyznał, że gdyby miał dostęp do czerwonego guzika, nacisnąłby go bez najmniejszego wahania. Zakłada setek milionów ludzi, w tym zapewne wszystkich Kubańczyków, nie była czymś, co mogło wzruszyć jego sumieniem. Cel uświęcony. Środki. Tak się jednak składa, że w 1959 roku Cze odwiedził Japonię i nie tylko nie chciał odwiedzić grobu nieznanego żołnierza, upamiętniającego żołnierzy zaginionych podczas II wojny światowej, zauważając, że Japończycy podczas wojny mieli zabić miliony Azjatów. W miejsce odwiedzin grobu Guevara wybrał podróż do Hiroshimy, gdzie amerykańskie wojska zrzuciły bombę atomową. Mimo potępienia japońskiego imperium w czasie swojej przemowy, podkreślił rozmiar zbrodni, jakim było zrzucenie bomby na miasto. Francisco Franco, hiszpański dyktator wojskowy, przywódca antyrepublikańskiego przewrotu, szef państwa Hiszpanii, regent Królestwa Hiszpanii, premier rządu, naczelny dowódca sił zbrojnych i przewodniczący Falangi. Mówi się, że był ojcem narodu, że wyzwolił Hiszpanię, że sprawował dobre rządy i nie robił nikomu krzywdy. Trzeba zacząć od tego, że Franco całkowicie odebrał autonomię Katalonii, stąd właśnie katalończycy tak bardzo nienawidzą nacjonalistycznych Hiszpanów. Szkoda, że mówi się, że postawił na nogi gospodarkę, a nie mówi się o jego innych. Wybrykach. W całej prowincji Badajoz nacjonaliści generała Franco na przykład zabili 12 tysięcy osób. Również zabijali w innych miastach wszystkich republikanów, nie patrząc czy ktoś współpracował z rządem czy nie. Więcej o tym opowiadam na kanale Inwigilator. Także tam was zapraszam, bo tam jest rozwinięcie tematu i myślę, że przerobienie go w najmniejszych szczegółach.